Witajcie moi drodzy, tutaj Bartek, kolejny odcinek z gry Dead Space, kolejny odcinek z przygód Isaaca Clarka. Zobaczmy tak, tutaj może najpierw nasze cele. Zdobyliśmy dwie karty nawigacyjne, musimy znaleźć jeszcze jedną, żeby w ogóle zacząć myśleć o naprawie wahadłowca, jeszcze żeby spotkać się z facetem, który właśnie po zdobyciu tych kart chciałby z nami porozmawiać. W ostatnim odcinku nie działo się może zbyt wiele takich interesujących rzeczy, jeśli chodzi o fabułę, ponieważ zmagałem się po raz kolejny z brakiem amunicji, musiałem pokonać dwóch takich przeciwników, którzy non-stop mi tam przeszkadzali. O, także zawsze się przyda. Także tak, nie był to może jakiś bardzo interesujący odcinek pod względem fabularnym, aczkolwiek mam nadzieję, że jakoś wam się podobał. My się udajemy w tamtą stronę, także już tam zmierzamy. Zużycie jednego węzła mocy. Ja w ogóle mam? Nie mam nawet, także ten problem odpada. Aha, mamy tu poprzesuwać, dobra. W ostatnim odcinku znowu się, słuchajcie, nagrało to bicie serca. Ja mam moje, żeby ktoś sobie nie pomyślał jakichś dziwnych rzeczy. Ja mam dosyć mocno ustawione czułość tego mikrofonu, żeby było nie całkiem nieźle słuchać. I w momentach takiego mojego już kompletnego przerażenia przesuwam się do tego mikrofonu. I stąd właśnie to właśnie bicie mojego serca, które jest pewnie słyszalne na słuchawkach. Mam nadzieję, że wam to jakoś bardzo nie przeszkadza. Może dodaję takiej, nie wiem, realizmu trochę. Bo w rzeczywistości to mi to serce by pewnie wyskoczyło, jak to się mówi. Dobra. Jakaś biblioteczka. Amunicja. Dla pewności. Jezu, jaki śmiech. O ja cię kręcę. Ja cię kręcę. Jakoś mnie to naprawdę teraz... Kobieta się śmieje, zupełnie opętana, strzeliła sobie w głowę, jakby to było nic. I to też potwierdza, że za każdym razem, gdy spotykam jakąś osobę na Ishimurze, która żyje i do niej podchodzę, albo to ginie, albo popełnia samobójstwo, albo sama, albo zostaje zabita, także... Tam będziemy pewnie musieli się udać. No muszę wziąć tę kartę najpierw. Dobra, mamy cel. No to ten facet. A nie, 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 to Mercer. O kurczę, to ten co się... Co ja sobie zrobiłem? Ten, co się regeneruje. Jedynie staza na niego. O kurde, o kurde, o kurde, to sobie zrobiłem coś strasznego. Zamykaj.
Nie przejdziesz. Ty możesz przejść, ale tamten nie przejdzie chyba. Nie przeleziesz. Dobra. Słyszę go. Będzie teraz szybka akcja. Muszę to przemyśleć. Jezus, Jezus. Kuźwa za... To tak ja się nie bawię. No ja myślę. Nie! Nie, rusz się! Czemu? Czemu znowu mi to robicie? Ja pierdzielę. Masz stazę gnido, już prawie nie mam w ogóle. Obejdź to, kobieto. Nie, w kiblu się nie zamykam, nie chcę umierać w kiblu. Przeładuj, Isaac. Dobra, wytrzymamy to, wytrzymamy. Jeśli znowu się nagrabicie serce, to się nie zdziwię. Oni współpracują. Nie uda ci się. Ja mam jeszcze ten. Będę biegał tu. Będę robił cardio. Otwieraj! Kendra, czemu ja przez środek biegnę? Dobra, ostatnie chyba, jeszcze ten będę miał na jednego strzała. Na jeden strzał. Już tego wykończę. O kurczę, rozsiochałem gołanie. No co ja nie zrobiłem? Doktor Kain. Chciałem sobie zapisać. No. Czyli jeszcze może wcale nie być tak sympatycznie z nim. Ja cię kręcę, wybaczcie te moje okrzyki. Mamy trzy karty nawigacyjne. Mamy, to już wcześniej obeszliśmy blokadę, mamy klucz. Napraw wahadłowiec. Teraz, gdy ma mikrojądro, muszę znaleźć na tym pokładzie wahadłowiec i naprawić go. To jedyny sposób na wydostanie się z tego statku. Dobra. Przeraża mnie ten, co się regeneruje. To jest po prostu... Marzę o jakimś sejwie. O chwili wytchnienia. Zaraz chyba będzie ta nasza baza. Gdzieś tu jest safe. Kurde! Czemu? Co to w ogóle jest? Dajcie mi zapisać, dajcie mi... W pogotowiu? Dobra, dzięki. Prawda, chwilę wytchnienia. Co się tam dzieje? Się boję, że coś mi z góry wylezie. Naprawdę, czuję teraz różnicę. Mam was dość, naprawdę, to jest... Chociaż wolę i tak walczyć z tymi niż... O kurde! Dobra, miło, że poczekaliście, to było z waszej strony super. Chyba po mnie. Może jeszcze nie. Żyjemy. Kurde no!
Ja cię kręcę, już ostatni został. Ja pierdzielę, ja pierdzielę. What? Nie daj się temu... Nie, mamo! Dobra, ma, mamo. Przyładuj, przyładuj, Isaac. Czy powiecie, że to koniec? Powiecie, że to koniec, już mam dość. To jest koniec. I nie ma już nic. Chyba tak. Dobra. Po tym Dead Space'ie nie wiem, w jaką grę jeszcze będę grać. Znaczy, mam pomysły. Takie dwa. Nie powiem wam. Nie dlatego, że jestem wredny czy coś, tylko chciałem was, nie wiem, trochę potrzymać w niepewności albo zaskoczyć. Ale to na pewno nie będzie Dead Space 2. Mam jeszcze te dwie części kupione. Czekają na zainstalowanie. Ale będę musiał sobie zrobić trochę przerwę od tej gry. Mam nadzieję, że rozumiecie. Naprawdę intensywna gra. Jeszcze chyba, nie wiem, najbardziej intensywna, w jakie chyba grałem póki co. Jest jakaś muzyka. Nie grałem w ogóle w jakieś mnóstwo gier. Może tak chwilę na ten temat popowiadam. W ogóle jeśli chodzi o gry, ta pasja jest... jakby to powiedzieć, trwa najkrócej, bo właściwie gry stały się moją pasją. Zaczęło się to powoli robić w roku 2015, a zaczęło się właściwie od początku 2016, jak sobie zagrałem w trzecią część Mass Effecta, w 2015 grałem w drugą część. Jeszcze w 2015 grałem w Bioshock Infinite, który należy do właśnie moich ulubionych gier. Także... A, jeszcze na początku 2016 Life is Strange. Gra naprawdę mnie zafascynowała. O, super. Super się to teraz dzieje, mam sporo kredytów. I właściwie od zagrania w Mass Effecta 3 i Life is Strange gry stały się moją, myślę, pasją. I dlatego Let's Play znajdują się właśnie na moim kanale. Na razie jest to jeden Let's Play, Alan Wake, który zmierza ku końcowi. Jak już będziecie oglądać ten odcinek Dead Space'a, to już na pewno będzie... Wszystkie odcinki będą już wrzucone. Ale tak, mnóstwo gier przede mną, w które jeszcze nie miałem okazji zagrać. Tak, muszę sobie zakupić. Zestawy medyczne. I jeszcze to. Dobra. Na górę teraz jeszcze zapiszemy i udamy się do tego faceta. Sporo tytułów chciałbym sprawdzić. Myślałem o... To przy okazji Alana Wake'a wspominałem o Max Payne'ie. Tam miałem trochę problemy z nagrywaniem, to znaczy pierwsza część wywalało tekstury, o, mówiąc najprościej. Także zrezygnowałem. Nie wiem, jakoś spróbuję to może obejść. Max Payne'a na pewno chciałbym całą trylogię na kanale zamieścić. Może kiedyś Bioshocka Infinite? To by było coś. On by musiał się do tej serii przyłożyć. Dobra, na razie powracamy tutaj. Chyba Kapitan Kane się nazywa ten jegomość. No i zobaczymy, co to będzie za spotkanie. Oto i on. Czy to Mercer? Nie on. Amelia. I've been following your progress. I know you want to repair the executive shuttle and leave this place, but escape is impossible at this point. The shuttle shock point drive is destroyed. No, 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 no. Don't lose hope. At first, I lost hope. I tried to scuttle the ship, sabotage the systems.
O kurczę. Matka Roju. No dobra. To wszystko słyszeliście, widzieliście, o czym mówił. Mam jeszcze złoty półprzewodnik, można by wrócić i go sprzedać. Chyba to zrobimy. Wciąż mamy naprawić wahadłowiec, ale w celu załadowania tam znaku i odesłania go na planetę. Cofnijmy się jeszcze. Trzeba będzie pewnie tak zrobić, tylko czy doktor Mercer nam w tym nie przeszkodzi? Może być z tym, myślę, lekki problem. Chodźmy jeszcze tutaj do magazynu. Ciekawe, jak to się, kurczę, wszystko potoczy. W jakim momencie zakończy się pierwsza część i w jakim momencie rozpocznie się druga? Bardzo mnie to ciekawi. To za 3000. Dobra, co by to za niego... Starczy mi? Starczy chyba na takie coś. Dobra. Jeszcze sobie zapiszemy tradycyjnie. I ruszamy. Ciekawią mnie też wasze, mówiłem chyba dwa odcinki temu, na temat Mass Effect Andromeda, jakie są wasze opinie, czy gra wam się podoba. Także jeśli chcecie, możecie dać mi na ten temat znać w komentarzu. Prosiłbym was o niespoilerowanie, bo w Mass Effectach chciałbym zagrać, ale to wspominałem, że właśnie musiałbym wzmocnić komputer albo kupić konsolę 4. Ale w przyszłości na pewno zagrać chciałbym. A ciekawi mnie wasza opinia. Powiem wam, że nawet jakoś nie sprawdzałem, nie miałem jakoś okazji zobaczyć, jakie w ogóle zbiera recenzje, czy ludzie są zawiedzeni i będę musiał, kurczę, sprawdzić informacje na ten temat. To jacyś członkowie, może jakieś rady? Jak myślicie? Na razie idziemy. Żadne nowe cele nam się nie pojawiły. Na pewno będziemy musieli tych pokonać. Z nimi może nie będzie aż tak ciężko, chociaż mają skłonność do wypuszczania tego świństwa. Teraz coś chyba za mną jest. Nie? O właśnie, o tym mówiłem, o tym mówiłem. Się takie coś przyczepię do człowieka i nie daję mu spokoju. Na spokojnie spróbujemy to zrobić. Stopniowo, etapowo. O Jezus Maria, ich tu jest? Czterech? Jakieś żarty. W którą stronę mi kieruje? Naprzeciwko. Dobra, pobiegniemy. Zanim spróbujemy. Ja cię kręcę. Co tu się dzieje? Co mi tu robią? Coś strasznego.
szybciej, bo tu zginę. Dobra, pytanie teraz, czy oni się tu przedrą. Może nie. Nawet nie miałem zbytniej okazji się rozejrzeć. Ciekawe, czy to będzie nasze takie jakby miejsce docelowe, bo jeśli tak, to prędzej czy później trzeba będzie ich rozwalić. Patrzcie, jest wachodłowiec. Chwila spokoju. Pozbierajmy, co tutaj jest. Tu możemy wejść. Zrobimy to. Coś strasznie krzyczy. Tu mamy kredyty, super. O, proszę. Duży zestaw medyczny. Czy to by oznaczało, że nie będziemy mogli wrócić? Bo jeśli tak, to ja bym spróbował może z nimi zawalczyć, wiecie? Bym zapisał. Bo czuję, że jak wejdziemy do tego wahadłowca... O, to jest wahadłowiec. Czy to jest to kolejka? Sam już nie wiem. To nie będzie pewnie... Może powrotu? Wszystko wziąłem, co to było? Dobra, chodźmy zapisać. Ja spróbuję jeszcze tam z nimi zawalczyć. Od razu muzyka się włączyła. I to będzie wtedy... przedostatni rozdział. No, zobaczmy. Gdyby oni jeszcze nie wypuszczali tego świństwa z siebie... Chciałem się zorientować, gdzie oni są. Dobra. Ja cię kręcę. Miałem stazy, tak bym tutaj stazy użył. Jak to się może jeszcze poruszać? Jezu, rozciochany. Dobra. Czy tam jeszcze został jakiś? Nie, to jest po prostu... Dobra. Patrzcie. Tak, tu się trzeba rozejrzeć. Nawet możliwe, żeby wyszło, że musiałbym się cofnąć. Patrzcie, ile to jest pomieszczeń. No to... Jeśli by się okazało, żebym to wszystko... nie miał okazji zajrzenia tam, to by było kiepsko, naprawdę. Posprawdzajmy te pomieszczenia. No nie powinni robić takich rzeczy. No nie powinni robić takich rzeczy. Nie wiem. Infido? Całe pomieszczenie we krwi. Jeszcze taki czerwony... czerwony wystrój. Widać, że krwi... pełno, to jeszcze czerwony wystrój. Też robi takie wrażenie.
Sprawdzajmy te wszystkie komnaty. Pytanie, czy w każdej coś jest? Nie fotel. Potem to sobie posprzedajemy. Czekajcie, jakieś zdjęcie. Jakiejś ładnej kobiety. O, to jest ten spostrzegawczość. Kurczę, Isaac ma siłę. Wystarczy, że dotknie leciutko kolanem w fotel, to fotel już jest pod sufitem. Latek szalony. Dobra, tu jeszcze mamy... kolejne pomieszczenie. Żeby już na mnie nic nie wyskoczyło. Dziennik audio. Doktor Kain. To ten, z którym rozmawialiśmy. Altman. A, o Altmanie było, który 200 lat temu natrafił na znak. O tym była mowa, nie wiem, to było dwa odcinki temu. Też odnaleźliśmy taki dziennik, wpis, był w nim sporo informacji. O, następny dziennik do czytania. Lista White'a, dziennik osobisty White, D, pierwszy oficer. Cholerni uniści rządzą statkiem. Rozpoznani do tej pory to kapitan Matthias. To pamiętam, że kapitan Matthias na nagraniu wideo, z to co pamiętam, chyba go doktor Mercer zabił. Jeśli się nie mylę, to był chyba on. Główny oficer naukowy Kain. No to facet, który tutaj będzie nam się chyba starał pomóc. Drugi oficer naukowy Mercer. No to główny tutaj nasz pierwszy facet do rozwalenia. Komandor porucznik Holt, porucznik Carrillo, młodszy porucznik Pitts, młodszy porucznik Reed, chorąży Maynard, chorąży Shand, chorąży Espaleta, chorąży Nat Fidet. Te poza Matthias, Kain, Mercer, pozostałe nazwiska nic mi za bardzo nie mówią. Miał być z wami szczery. Dobrze, ale... A jeśli chodzi o to nagranie, no to dzień przed tym wszystkim, co się nam tu rozpoczęło. Dobra, teraz możemy spokojnie udać się do tego wahadłowca. Nie wiem, czy robić save. Na wszelki wypadek zrobię save'a. Wyjdziemy tam, jeśli będzie koniec rozdziału, to na tym zakończymy odcinek, bo widzę, że już i tak ma ponad 30 minut. Także sporo. To już wziąłem wszystko. I wchodzimy do środka. A tu byłem? Byłem chyba, nie? Tak. No to wchodzimy. A to jest zamknięte. Czyli co? Dobre pytanie. Pokazuje mi, żeby tam wejść, ale nic nie mogę tam zrobić. Rzućmy jeszcze tutaj okiem. Napraw wahadłowiec.
Teraz dwa mikrony muszę znaleźć na tym pokładzie wahadłowiec i naprawić go. To jedyny sposób na wydostanie się. Rzućmy jeszcze raz okiem. No dziwne, mam nadzieję, że to nie jest jakiś bug. Mam zamknięte. Także może być to bug. Dobrze, moi drodzy, wiecie co? Na tym zakończmy. Nie chcę was trzymać, ja się jeszcze rozejrzę co i jak. Czy czegoś zapomniałem, czy to zwyczajny błąd w grze. Także dziękuję wam serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał, że zostaliście ze mną do końca i zapraszam na odcinek następny. Zbliżamy się powoli ku końcowi gry. Mam nadzieję, że mi będziecie towarzyszyć. Trzymajcie się, do usłyszenia. Cześć!